pierwszy sygnał? Dokąd przychodzi pierwszy sygnał o tym, że coś się w lesie dzieje? Pierwsze sygnały przychodzą z naszych wież obserwacyjnych. Tu mamy mapę i tu są dwie wieże obserwacyjne i oni mi podają tak zwane kąty. Kąty, obojętnie ja to tylko tak robię, że kąt taki czy taki z jednej i z drugiej wieży i tu na przekątnej tych sznurków, to w tym miejscu akurat możemy się spodziewać, że tam się coś pali albo coś się tam dzieje. Jak ja zauważę dym, to mam taki przyrząd, kątomierz, ale fachowo to się nazywa kolimator. Ja po prostu wstaję i namierzam ten dym. To kręci, nie? I mam tam jakiś kąt, przypuśćmy, 180 stopni, ale mamy drugą wieżę oddaloną od nas 7,5 kilometra i ta druga wieża widzi ten sam dym, nie? No i przecięcie tych kątów wyznacza nam miejsce pożaru. Pan zaznacza punkt i potem co? Wzywa? Jeżeli ja oznaczę ten punkt, to wtedy powiadamiam pełnomocnika nadleśniczego, straż leśną i ten samochód dyżurujący, który tu jest. I ci wyjeżdżają na miejsce tego zdarzenia. No to są kluczowe elementy naszego systemu ochrony przeciwpożarowej, ponieważ na tych wieżach siedzą w okresie zagrożenia pożarowego obserwatorzy i to oni są pierwszymi osobami, które sygnalizują o pojawiającym się dymie w lesie. W okresie zagrożenia pożarowego, czyli tak jak teraz, katastrofalne mówicie? Dokładnie tak, katastrofalne. I niestety ono się utrzymuje już od dłuższego czasu, a generalnie okres dyżurowania to jest od marca, kiedy zejdą śniegi i pojawiają się suche trawy, do nawet początku października.